Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem, podczas którego będziemy słuchać książek, oczywiście na naszej zaprzyjaźnionej aplikacji BookBeat. Małgośku, czy Ty już sobie wybrałaś książeczki? Jedną sobie wybrałam i pierwszą z tych książek to będzie Kim Ji-young, urodzona w 1982. Tak jest tytuł tej książki. O Korei Południowej, tak? Taka depresja. I będzie, będzie trochę właśnie... Jak sobie czytałam różne rzeczy na temat tej książki, to ta Korea dla mnie jest takim tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć w ogóle o kobietach. W dużym uproszczeniu i dużym skrócie o ich statusie, o tym, jak się im żyje w patriarchacie. Oczywiście, no tak jak tutaj jest powiedziane... w ogóle niedostępnej dla nas jakby kulturowo przestrzeni geograficznej. Chciałam powiedzieć, tak, że to jest... Ale tutaj bym się też na tym zupełnie nie skupiała. Oczywiście o tym opowiem, jak będę, jak już się za książkę zabiorę, jak to przedstawione zostało przez autorkę. Natomiast generalnie ja to odbieram i większość ludzi, którzy piszą i czytali tę książkę, mówią właśnie, że to jest bardzo duży nakład był tej książki i rozbudzała ona wielkie emocje i dyskusje właśnie na temat kobiet w społeczności, w społeczeństwie. Słuchajcie, a ja robię odważny krok, bowiem sięgam po książkę, po autora, którego kiedyś czytałem. Czytaliśmy i zupełnie w pewnym momencie go odłożyłem i powiedziałem, chyba nie. A tym autorem jest, uwaga, Remigiusz Mróz. Dlatego, że jestem ciekawy. Słuchajcie, to było wiele lat temu, kiedy jakieś tam książki, chyba Chyłkę. Tak, czytaliśmy później jakąś inną i tą inną już jakby przekreśliliśmy. Strasznie jestem ciekawy, jak dzisiaj z perspektywy tych kilku lat jestem... Bo to jest autor, który wydaje, wszyscy się śmieją, dwie książki tygodniowo, w cudzysłowie oczywiście. Panie Remigiuszu, serdecznie Pana pozdrawiam. Pozdrawiamy, ale też zobaczymy i na pierwszy rzut oka i ucha biorę listy z zagrobu Mroza, czyli pierwsza część takiego chyba patomorfologa Seweryna Zaorskiego. O książce za dużo nie wiem i nie czytam za bardzo różnych spoilerów, o czym jest. Ale drugą książkę biorę autora, którego kiedyś też słuchałem, też na aplikacji BookBeat, ale nie dokończyłem i nie wiem czemu, a Małgośka mnie jakoś tak tutaj namówiła. Józef Karika. Szczelina! Tak, jest. No piękna jest ta okładka. Trochę sobie też o tej książce poczytałem wcześniej. Ja czytałem Strach, tak? Czy w ciemności? Coś, ale nie dokończyłem. No ja jestem bardzo ciekawy, a więc takie wyzwanie dla mnie trochę poza granicami mojego komfortu, ale to też trzeba zrobić. Wszystkie te książki są na aplikacji BookBeat. O samej aplikacji powiemy Wam troszkę więcej. No to już tyle, o czym mówiliśmy zawsze. Będzie link, będzie kod, że będziecie mogli sobie Państwo słuchać i sami przez 30 dni za darmo z kodem Literaccy, ale o tym powiemy Wam na końcu filmu. Pokażemy Wam też trochę różnych dziwacznych czasem działań, no ale przede wszystkim odkrycie Małgosi i Toli, bo za chwilę odkrycie, no zobaczymy, czy jedziemy, to będzie. Jedziemy do Warszawy, odkrycie jako Beksiński, tak? Bo jedziemy do Warszawy z Tolcią na wystawę Beksińskiego. Właściwie to nie jest tylko pan Beksiński, ale też inni autorzy, tak, inni twórcy, a to będzie wystawa fantastyczna właśnie w centrum Konesera na Pradze. No i tak zobaczymy, jak ta Tolcia nasza. No właśnie, nasza Tolcia tym Beksińskim jest rzeczywiście trochę zauroczona. Zobaczymy, jak to będzie, jakie wrażenia będą miały dziewczyny na żywo. No ja oczywiście trochę muszę popracować i popisać tej muzyki. I co? Czytamy, słuchamy, znaczy słuchamy oczywiście, nie? Bo ciągle mi się tak myli, wiesz, że to tak nie można, Gosia ma większą wprawę. Dobra. Bo się zaplątaliśmy? Chyba ty. Słuchamy na aplikacji BookBeat. Dziękujemy Wam pięknie. Do później. Miłego dnia. Cześć!
trzy. Grałam ją, a grałyśmy na dwie talie. W sensie dwie talie przełożyłyśmy. Wspierając rodzinny biznes. Zebrałam mój żart. To był mój żart. To był Toli żart, tak od razu muszę powiedzieć. Rozgromiłam ją, ale tylko jednym punktem przewagi. Chciałabym powiedzieć, że scena, którą właśnie widzieliście, była absolutnie i całkowicie upozorowana, ponieważ mama jest najwolniejszym człowiekiem, jakiego poznałam i chodzi z prędkością 1 metra na godzinę. Ojej, ojej, naprawdę. I dlatego nie mieliście pomyślności założeń. Jakbyście mieli tyle książek, ile ja noszę. Nie, to jest akurat prawda. I w plecaku, i w torbie. To jest akurat prawda, kupiłyśmy 6 książek za 200 zł. Polecamy się. I bardzo pozdrawiam pana, który tego nie ogląda, naszą bibliotekarkę, czy księgarkę. Z bardzo długim niebieskim warkoczem, która... Była na zdjęciach, tak. Wrzuciłyśmy to. Tak? A to pozdrawiam ją. Właśnie. Była pani super. Tak było. Pani Barka. Jesteśmy na ulicy Brzeskiej. A tata mówił, trzymajcie się z daleka od Brzeskiej. Aktualizacja. Poradziłyśmy sobie fenomenalnie w metrze. Jesteśmy debieściary. Umęczone polskim klimatem ogólnie, nie? A w ogóle to jesteśmy przezmęczone. Ciężko nam się spało, bo mieliśmy hotel, w którym było bardzo gorąco. Wstałyśmy o 6, ale to nic, żyjemy dalej. Wycieczka do Warszawy właśnie dobiega końca. Amen. Dojechałyśmy na razie do Szczecina, a stąd przesiadamy się na samochód do domu. Dzień dobry. To może na początek Remigiusz Mróz, listy z zagrobu, czyli pierwsza część przygód patomorfologa Seweryna Zaorskiego. Myślę, że jestem gdzieś w okolicach rzeczywiście połowy tej książki i wiecie co? Wciągnąłem się. To jest taka szkatułka z wieloma tajemnicami, które musimy po kolei rozwiązywać, odkrywać, ale każda prowadzi do następnej. Tych wskazówek jest bardzo, bardzo dużo. Ale o czym rzecz? Pokrótce.
do miasteczka wraca po wielu, wielu latach postać, która była doskonale tam znana, obecnie znany i wybitny znawca właśnie patomorfologii, Seweryn Zaorski. W tym miasteczku jest taka mała komenda, na której chyba, tak mi się wydaje, pracuje jako policjantka jego dawna miłość. On kupuje dom właśnie rodziców tej dawnej miłości i znajduje tam dziwną skrzynkę, w której są dyskietki, takie stare dyskietki, pamiętacie pewnie, albo może co niektórzy z was. I na tych dyskietkach, które są zakodowane, no, trzeba odkrywać te wiadomości, przynajmniej chcą i Seweryn, i właśnie nasza, jego dawna sympatia. Wiecie co, to tak jest napisane, że właśnie razem z nim odkrywamy, szukamy jakichś zależności, więc mamy jakieś liczby, które prowadzą nas do zdjęcia, zdjęcie prowadzi nas gdzieś dalej. I to jest tak sprytnie napisane, że cały czas żyjemy w tym napięciu. I tak jak dawno nie czytałem książek Remigiusza Mroza, bo wydawało mi się, że już odrobinę, no ileż można, w jakim tempie tak pisać, że no nie może być to coś dobrego, a to mi się podoba. Może ta przerwa spowodowana właśnie jakąś tam jego słabszą książką spowodowała to, że jednocześnie dzisiaj mogę powiedzieć, że listy zagrobu na razie są fajne. Jak będzie później, to się jeszcze okaże, ale na dzień dzisiejszy podoba mi się bardzo. Słuchajcie, Józef Karika, Szczelina, no to jest inna książka. Ja trochę sobie poczytałem, bo w trakcie czytania książki też wszedłem na YouTube'a. To jest książka, która napisana jest trochę w formie takiego reportażu, dokumentu, a rzecz dotyczy zaginięć ludzi w okolicach właśnie tam słowackiego takiego miejsca, Trebeczu. Czyli w okolicach takich górskich, ale tych małych górek. Tam od 1924 roku po chyba dziś dzień, co jakiś czas giną ludzie. Ta okolica nazywana jest takim właśnie niby trójkątem bermudzkim. I nasz główny bohater opowiada tą historię właśnie Karice. I opowiada w taki sposób wolny, bo nasz główny bohater pisze takiego bloga, trochę jest niespełniony zawodowo, no i ten blog dla niego jest taką rekompensatą za te wszystkie niepowodzenia i finansowe, i takie trochę chyba osobiste, i po którymś z artykułów odzywa się do niego jakaś tam osoba, która też była zainteresowana tymi zaginięciami. Wiecie, kiedyś był taki film Blair Witch Project. Nie każdemu odpowiadała ta estetyka tego filmu. Mi się podobał. I ta książka jest troszeczkę w takim stylu napisana. Nie do końca wiemy, czy autor wymyślił sobie tą historię, czy rzeczywiście spotkał człowieka, któremu zaczął opowiadać o tych zaginięciach. Jestem w momencie, kiedy oni przygotowują się do wyjazdu, żeby namacalnie zobaczyć, co tam takiego fajnego jest. Bardzo dobrze mi się słucha. Bardzo, obydwie zresztą książki mi się bardzo dobrze słucha. Ja słucham sobie, bo na aplikacji BookBeat można delikatnie sobie przyspieszyć, więc ja sobie troszeczkę przyspieszyłem. Więc to jest, obydwie te książki naprawdę mają w sobie coś, co bardzo mocno mnie przyciągają. A Karika jest nawet trochę taki hipnotyzujący, bo właśnie ta niewiedza i ta wolność tego słowa, ta akcja nie dzieje się jakoś raptownie. U Mroza jest tak, że słuchajcie, jedna zagadka, druga, pach, jedziemy tam. U Kariki nie. My idziemy sobie wolniutko po tych wszystkich zagadkach, a jednocześnie ta atmosfera pęcznieje. O Jezu, rozgadałem się strasznie. Dokończę wam oczywiście i powiem, jak te książki potoczyły się do końca i czy ten entuzjazm mój podczas przeczytania ich, przesłuchania ich do połowy nie zgaśnie przy końcu. Do zobaczenia. Witajcie moi drodzy, a zatem teraz moja kolej na opowiedzenie trochę o książce, której słucham na BookBeatie. Nie będę wam o samej aplikacji opowiadać, bo my już bardzo długo o niej mówimy. Robiliśmy wiele filmów, w których opowiadaliśmy, jak aplikacja działa. I wiecie, że jest to jedna z tych aplikacji, które nam rzeczywiście bardzo mocno pomagają, mi najbardziej, bo
ja jej używam właściwie cały czas i cały czas odnajduję jakieś nowe rzeczy, które mi się podobają, nowe książki i tak dalej. No a dzisiaj przyszłam właśnie z tą historią o pewnej Koreance, o dziewczynie urodzonej w 1982, Kim Ji-young. Powiem tak, że to jest historia, która wciąga od samego początku, od pierwszej strony, od pierwszego przesłuchania, od włożenia słuchawek. To jest naprawdę dla głodnych opowieści o trochę przemianach społecznych, ale to też w takim dużym, luźnym nawiązaniu Wam mówię, ale przede wszystkim o państwach, które są tak odległe od Polski, od Europy, od naszego kontynentu, to na pewno każdego z Was i każdą z Was ta książka zainteresuje. Mi poleciła ją Zuza Nasza. Opowieść przerażająca z mojej perspektywy i z perspektywy głównej bohaterki, bo one nawet, ani ona, ani jej siostra nawet nie odczuwały jakiegoś dyskomfortu z powodu tego, że na przykład jak były dwa słodycze, jak ona o tym mówi, to jeden słodycz był na spółkę dla dwóch sióstr, a drugi słodycz był dla tego chłopca. Albo, nie wiem, jak kupowane były ubrania, to oczywiście wiadomo, że chłopcu, a one noszą po sobie. Więc to są takie bardzo, bardzo mnie dotykające rzeczy. Jakby te dzieci wszystkie są, po prostu są, dziewczynki są nierówne chłopcom i to mnie mocno uderzyło. Jedna z historii to jest jeszcze taka historia, że faktycznie powinnością kobiety jest to, żeby po urodzeniu dziecka zostać w domu, bo mężczyźni mają zarabiać na dom i na życie. Tam to życie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne, wszystko jest nieziemsko drogie i bardzo mocno, no, trzeba pracować właściwie od rana do nocy. To jest tam niby inna kultura od naszej, aczkolwiek też znam takich ludzi, którzy pracują ciężko i mocno. Ale może te nierówności społeczne nie są u nas aż tak ogromne jak w Korei. No to nasza główna bohaterka chciała trochę czegoś innego dla siebie od życia i postanowiła oczywiście pójść na studia, ale to nie były też studia do końca takie, jakie ona by chciała. Potem chciała dostać się do pracy w korporacji, a oczywiście tam też tylko jakby mężczyźni, mimo że ona chodziła na te rozmowy kwalifikacyjne, chciała pracować w korporacji gdzieś tam w marketingu. No to naprawdę wszystko było niezwykle trudne, ale trudne były też takie proste rzeczy, jak przejechanie na przykład do szkoły i powrócenie z tej szkoły, bo mężczyźni tam cię obłapiają, dotykają. Ona uśmiechała się tylko do pewnego chłopaka, który uznał to za podryw z jej strony i już za nią szedł. I ona już się niepokoiła, czy coś się przypadkiem nie stanie. No. To są wstrząsające relacje, wstrząsające historie. No, ja po prostu sobie nie wyobrażam. Tam się uczy właśnie tego, żeby dziewczynki były skromnie ubrane, żeby przypadkiem nie zwracały na siebie uwagi, a jak coś takiego się stanie, to na pewno jest to wina dziewczyny, bo ona miała tą naszą przysłowiową za krótką spódnicę albo, nie wiem, zbyt powłóczyste spojrzenie. Nie uczono mężczyzn, chłopców, że mają okazywać szacunek kobietom. Zresztą kobietom, to niezależnie od płci, po prostu innym ludziom. A tam było coś po prostu wywróconego. Zresztą u nas też niejednokrotnie tak jest, że ofiara gwałtu jest tą osobą, która jest winna. Oczywiście winna, żebyście cały czas mieli to moje, ten mój cudzysłów, a nie sprawca. I na to się absolutnie nie godzę. I w tej książce takie nierówności są po prostu pokazane. Co też mnie uderzyło na przykład to w tej korporacji, w której pracowała ta dziewczyna. Wyobraźcie sobie, że zostały zamontowane kamery. Kamery zostały zamontowane w toaletach damskich, bo zamontował je tam jakiś, nie wiem, nazwijmy go podglądacz, który tam pracował oczywiście. I jak zostało to odkryte, to ten podglądacz właśnie podzielił się tymi filmikami, które były w tej toalecie robione, ze swoimi kumplami, kolegami pracującymi i żaden z nich nie zareagował. Po prostu mieli sobie to. I dopiero w momencie, w którym to wyszło, zostały podjęte jakieś działania. Natomiast dopóki to nie wyszło i dopóki kobiety nie zaczęły tego piętnować, to nikt sobie nie zdawał sprawy z tych oglądających, że on również jest sprawcą. Niesamowite, no po prostu niesamowite. Ja sobie zdaję sprawę, że nawet u nas, w pewnie mniejszych miejscowościach, chociaż nie chcę tego tak nazywać, ani nie chcę stygmatyzować, więc wybaczcie, ja sama mieszkam na wiosce,
ale zdaję sobie sprawę, że wychowanie i to wszystko, co zostało nam kulturowo przekazane, Polkom, nam Polkom, to właśnie są niejednokrotnie podobne rzeczy, jak właśnie to nie noś za krótkiej spódnicy, dbaj o siebie, bo żeby nic ci się nie stało, to jest jasne, ale nie uczą jednocześnie sprawców, potencjalnych sprawców. Czemu nie mówią na przykład chłopcom pewnych rzeczy, które są niezwykle istotne? No ta książka to jest po prostu każdy jakby podrozdział, rozdział, każda kartka i strona i każdy fragment tej książki to są moje przemyślenia, które przenoszę właśnie na grunt mój osobisty i polski, mojego kraju. Oczywiście też szerzej można europejski, ale jestem tutaj. Świetna, absolutnie świetna książka. Bardzo mnie to... Wbija mnie w fotel słuchanie tego i nawet w takich warunkach niekomfortowych, czy też mało komfortowych, jak pociąg i tłum ludzi, to nawet wówczas nie mogłam zdjąć słuchawek, żeby przestać słuchać tej historii, bo jest po prostu niesamowita. Jak ją dokończę, to opowiem Wam, co tam się dalej wydarzyło i jak moje wrażenia ostateczne. Pa! Szanowni Państwo, król kuchni jest tylko jeden, czyli ja. Dzisiaj zrobię obiad własnoręcznie i to będzie ser à la twaróg. Witajcie nasi drodzy słuchacze, Telewidzowie, przyjaciele nasi. Dobrze. Opowiemy Wam trochę o tych książkach, podsumujemy tego vloga. Mam nadzieję, że wycieczka po galerii w Warszawie Wam się podobała. Mi się podobała bardzo. Tola przywiozła takie książeczki, ale to też widzieliście. Książeczki, albumy. Albumy piękne, to też widzieliście. No cóż, Małgosiu, zaczynaj. Ja mam mniej do powiedzenia niż ty, bo ja mam tylko jedną książkę. To ja zaczynam od Mroza. Absolutnie nie jestem rozczarowany. Pan Remigiusz Mróz, naprawdę. To nie jest nowa książka, bo to też chciałem podkreślić, ale ja się bawiłem wyśmienicie słuchając jej i powiem wam, że
No, chapnę jeszcze coś sobie, bo to była doskonała rozrywka. Rzeczywiście ta szkatułka z tymi tajemnicami w końcu się rozwiązała i te całe, jakby koniec tej książki był dla mnie satysfakcjonujący i tempo i jakby doświadczenie chyba pana Remigiusza w pisaniu takiej ogromnej ilości książek powoduje to, że one są jakościowo, jako literatura kryminalna, dobra, przynajmniej w tym momencie, jeżeli chodzi o Listy z Zagrobu. Czy będę czytał dalsze części, tego nie wiem, ale moje spotkanie po latach z panem Remigiuszem Mrozem było fajne, także pozdrawiamy i będziemy coś może chapnąć jeszcze. No to chapniemy. Z tym chapaniem może obiad byś zjadł po prostu. A co jest na obiad? Właśnie nie macie obiadu, chyba pizzę. No właśnie. Brzyćko. No Małgośka, jak twoje książki? Książka. Kim Ji-young, urodzona w 1982. Ta książka do samego końca trzymała podobny poziom, taki sam poziom, jak rozpoczęła. Jak rozpoczęłam tą przygodę, to było dokładnie to samo. Nie rozczarowałam się w ogóle. Jeszcze bardziej zostało mi przybliżone trochę mentalność kobiet. Znowu będę mówić cały czas tamtejszych, ale te nawiązania, jakby, które ja mam w głowie, te niteczki, które łączą mnie z Kim Ji-young, są bardzo duże i bardzo łatwo jest mi zrozumieć tą kobietę. Co mi się bardzo podobało i co było naprawdę takim fajnym zabiegiem, to była relacja właśnie matki, jej samej głównej bohaterki z matką i z siostrą. Mężczyźni w tej książce nie są tak mocno demonizowani, a chcę tutaj powiedzieć, nie wszyscy mężczyźni, ale mężczyźni, którzy są blisko Kim Ji-young, dlatego że ona ma męża, który jakby dość nieporadnie próbuje jej pomóc, czy też ją wspomóc w tych jej zamierzeniach, jakby w szukaniu tego stażu, w sytuacji zmiany pracy, czy też odejścia z pracy. Jest takim, na tyle na ile potrafi ją wspierać, to chce ją wspierać. Nie wie po prostu, mam takie przeświadczenie, że nie wie, że jest w uprzywilejowanej pozycji i jakby jemu się to wydaje, dobrze, ja zajmę się dzieckiem, ja ci pomogę, ale jednak całe otoczenie koreańskie no nie jest zbytnio przychylne takim rzeczom. No jego matka też na początku tej książki jest taka trochę zdystansowana, bo jakby nie patrzeć, to sama główna bohaterka Kim ma zajmować się tymi wszystkimi rzeczami, tak, czyli domem, dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To jest taka ciekawa właśnie zabieg i jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że póki pamiętam i póki tego nie zapomnę, że fajne jest to, że to jest taka beletrystyka, de facto rozrywka, ale są też przeplatane fragmenty czysto statystyczne, czyli właśnie ile zarabiają kobiety, ten szklany sufit, który jest tam taki bardzo, bardzo wysoki, wyższy niż u nas, jeśli chodzi różnica o kobiety. Różnica pomiędzy zarobkami tak, i te różnice są pokazywane bardzo mocno. Odczułaś, czytając tą książkę, wiesz, różnice pomiędzy, nie wiem, funkcjonowaniem w naszej tutaj europejskiej, czy tam? Tak, ale generalnie ja się nie skupiałam w ogóle, jakby to tak mocno mnie dotknęło mnie podobieństwa, zaskakująco mocno dotknęło mnie podobieństwa, a nie uderzyły różnice. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja mam jasne, na myśli. Jasne. To było dla mnie takie po prostu zadziwiające, trochę w dużym znowu uproszczeniu powiem, jakbym cofnęła się do XIX-wiecznej Polski, czy XX-wiecznej Polski, gdzie my dopiero ten feminizm, kobiety, nasze babki, prababki trochę go rozpoczynały. I tu w tej książce trochę to jest takie właśnie... Pierwsze kroczki. Troszeczkę. Oczywiście ta nasza główna bohaterka też jest, jakby to jest ważne, że ona widzi, co się dzieje naokoło, trochę próbuje, ale nie wie, jak to zrobić, trochę mało działa, jest taka trochę bierna. No i to jest jakby podsumowanie tego, co chciałam powiedzieć. Rozumiem. Książka bardzo dobra i bardzo ją polecam serdecznie. Przesłuchajcie na BookBeatku. Słuchajcie, to druga książka, którą wysłuchałem na aplikacji BookBeat, to jest Szczelina Kariki, Józefa Kariki, Tribecz. Bo ostatnio wam powiedziałem Trabacz, to Tribecz. Tribecz. Wszystko się dzieje w tamtych okolicach Tribeczu. No to jest zupełnie inna książka niż książka pana Mroza, bo Karika ma wolne tempo. Ja trochę rozmawiałem o tym z Małgosią, bo Małgosia tą książkę wysłuchała jakiś czas temu. No bardzo dawno temu, bo przynajmniej rok. Tak, i powiem wam tak, że w pewnym momencie, tak jak ten początkowy miałem zachwyt tą sytuacją tego reportażu, tego dokumentu, takiego zbierania danych i przygotowania mnie jako czytelnika na coś, że coś za chwilę się
niewiarygodnego wydarzy, tym bardziej, że Małgosia mówi, kurde, pamiętaj, to zakończenie jest takie i tak dalej. Więc ja chyba miałem bardzo dużo oczekiwań. I w pewnym momencie mówię do Małgosi, Małgośku, cholera, kiedy to nastąpi? Mam tyle i tyle procent do wysłuchania książki do końca i nic nie wiem. Cały czas chodzimy między tymi lasami i tak dalej. I to na rozwiązanie w końcu jest. Czy ono jest dla mnie satysfakcjonujące? Nie wiem, ale to jest trochę tak, jak ze wspinaniem się na górę i samym tym procesem wspinania i wejściem na szczyt. Co jest tą wisienką na torcie? Wejście na szczyt czy euforia z powodu wspinania? Z Kariką miałem troszeczkę podobnie, bo ja się zachłysnąłem. Zachłysnąłem się właśnie tym dokumentalizmem, tym takim, nie wiem, reporterskim charakterem, jak on sam mówił, horroru. Mhm. Tak? Ja tam, kurczę, ja tam nie odnajduję żadnych elementów horroru. Dla mnie to jest taka, no jest ten Blair Witch Project trochę, więc gdzieś jakiś, wszystko się może wydarzyć, a jednocześnie nic nie jest prawdą. I to jest fajne. I jak później właśnie byłem trochę rozczarowany, to na samych, na słownie, słuchajcie, na samych ostatnich 2% przed końcem słuchania książki, dobre. Dobre, dopiero, ja się już domyślałem, ale dopiero jakby namacalnie i sam koniec, taki otwarty, jak to Małgosia mówi, podobało mi się. Inna to jest literatura, inna książka. Ja mam na myśli jeszcze takiego jednego pisarza, ale nie powiem wam na razie, bo jeszcze chciałbym sobie jedną książkę Kariki wysłuchać, ale bardzo, i to bardzo jestem ciekawym, jeżeli ktoś z was słuchał tej książki, żebyście w komentarzach pisali, jak odebraliście twórczość Karyki, a jak odebraliście tą książkę, w szczególności mnie interesuje. Dobra, bo się nagadaliśmy, strasznie jesteśmy na balkonie, bo jest takie piękne słońce, a jeszcze nie jest tak gorąco. W domu przede wszystkim ustawiam pyrolizę w piekarniku, czyli tak zwane samoczyszczenie się piekarnika, i jest taki potworny... To słowo to znaczy? Pyroliza, tak. I jest po prostu tak potworny... Ja myślałem, że to może coś z ziemniaczkami, że będą jakieś ładne... Ale co nie, dobra. Nie, piekarnik się czyści. Słuchajcie, a propos aplikacji BookBeat, to wam wiele już powiedzieliśmy. Umieszczamy wam oczywiście na dole link, a tutaj kod literaccy i on daje wam możliwość słuchania książek, które są tam dostępne przez 30 dni, czyli całe 4 tygodnie słuchania. Darmo. Oczywiście. Sprawdźcie sobie koniecznie tą aplikację. My się z nią zaprzyjaźniliśmy bardzo. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, jeżeli słuchaliście, znaleźliście coś ciekawego na aplikacji, to też dajcie nam znak, bo szukamy też inspiracji i waszych inspiracji. I powiem wam, że ja na przykład, jak ostatnio, zanim trafiłem na tą Karikę, zupełnie też przypadkowo, bo wzięło się to z czegoś innego. Ja oczywiście tego pisarza znam, ale to też bardzo długi czas spędziłem klikając, bo rzeczywiście tych książek jest bardzo, bardzo wiele i też aplikacja BookBeat cały czas poszerza swoją ofertę po prostu dostępnych książek. Dobra, to co? My się z wami żegnamy, chowamy się trochę. Idziemy na kawę. Na kawę, dobrze. Trzymajcie się ciepło. I zamówimy pizzę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.